Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Kolejny odcinek dla was przed nami i lecimy sobie dalej. Plan na dzisiaj jest w sumie prosty. Ogarniamy sobie jeszcze te dwa miejsca. Znaczy no jedno z tym wskaźnikiem znaku zapytania. I po tym już lecimy chyba do tej bramy, żeby ją rozpierdzielić. Znaczy to spierdzielić, żeby po prostu ją otworzyć. I nie wiem też co z tym WLF-em. Czy to dostaniemy się też jakoś bez tej bramy, czy tylko z tą bramą, nie wiem. A na pewno wiem jedno, że idziemy lepiej do tego znaku zapytania jeszcze jednego. Ogarniamy co tam jest, czy tam się w ogóle coś znajdzie przydatnego. Jakieś zapasy, czy cokolwiek, amunicję. I potem już lecimy sobie normalnie do bramy. I tak, to będzie gdzieś tutaj, I guess. W drugiej stronie, dobra, prostopady do tego, okej. Czyli trzeba przyjechać tutaj i trzeba teraz pojechać tędy. Hej, sklep muzyczny. Poszukamy zapasów? Tutaj? Si. No dobra, no jak już tutaj jesteśmy, to już zejdźmy z tego koniusza. Jak już tu jesteśmy, ale jak my chcemy się tam wrypać? Ma, no, fantowymi mieczami. Of course. Musiało tu kiedyś być świetnie. Musiało. Można było się wygłupiać, pograć na instrumentach. Dość yep. sprzętu, żebyśmy mogły założyć kapelę. Przecież nie umiesz na niczym grać. Hej, w końcu bym się nauczyła. Mam nadzieję, że już macie lepiej jakby z moim głosem, bo widziałem przez ostatnie kilka odcinków, że miałem troszeczkę gaina na mikrofonie zmniejszonego. I musiałem to po prostu podgłośnić przy montażu. Ale teraz sobie ostatnio sobie zmieniłem gaina. Złote trofeum, talia początkowa. Okej. Tu mam jakiegoś Das World. Okej. Never mind. Achievement mamy odblokowany. Hej. I teraz czy my coś tutaj znajdziemy w ogóle? Gdzie tyś polazła? Gdzie ty żeś polazła? To był ciekawy rytm. Na perkusję. Mam wrodzony talent. Przyznaj. Kocham cię? Mniejsza o to. Założymy kapelę. A może zostaniesz moją grupi? Kim? No, kapele miały takich hardkorowych fanów, którzy za nimi jeździli. A co ja niby robię? No... W sumie racja. O, to ja mam jakąś gitarę? Klasyczna. Ale ładne brzmienie. No, lekkie koncert będziemy mieć? Eli wie jak się stroi? O, mój koncercik. Okej, na gitarze nie jest jakieś ciężkie. Co to było? Nic. Całkiem ładnie brzmi to nic, wiesz? Pamiętasz tę noc przy ognisku? Tak. Say, I'll say.
Mogłaś mnie pocałować. Chciałam. Ja też. Dobra. Musimy się ruszać. Ale trzeba przyznać, że to było piękne. To trzeba oddać, to było piękne. Ej, czemu ty zostawiasz tą gitarę, kurwa? Ćwicz. No ja nie chcę ćwiczyć, żebym chciał tu zabrać tą gitarę. Zajebista jest, halo. Gdzieś mi się tam przyświeciło, czy co? Nie, podobało mi się. Czemu ona nie zabierze tej gitary? No zajebista by było. Wiem, że pewnie nie może się obciążać teraz z bagażem. The sick habit. No powiem ci. Dobra, słuchałyśmy tego razem chyba ze 100 razy. Dobra, tutaj było to. Dlatego, że mi się podobałaś. I teraz tak, czy my coś tu jeszcze znajdziemy? Chyba nie. Co to jest tutaj za wyjście? Chyba nic tu już nie zostało. No nie. Nic tu już więcej raczej nie będzie. Chyba że sobie pójdę jeszcze tutaj, bo nie mamy tutaj wyjścia do tej stróżówki. Więc mogę się jeszcze tutaj przejść. Nothing. I nic. Ale jakaś notatka jest. Rysunek. Kolejny dzień w raju. Niezły rysunek. Co ona tutaj znowu szrajbuje? Gwiazdo, uspokój się wreszcie. Gwiazdo. Okej. Okay. Tutaj mam jeszcze jakiś namiot polowy. Zanotowane. Co ona tu znowu szrajbnęła? Czy tutaj jest jakiś budynek? Ale tutaj coś jest więcej. Chyba nic już tu nie znajdziemy. Are you sure about that? O, mamy workbencha. Sobie z niego zaraz skorzystamy. Aha, tutaj sobie zapisać, że mam tutaj workbencha, okej. Okay. To ma chyba jakiś... Nie, to nie jest agregat. Jest ta lampa taka, okej. Okay. Dobra, tutaj też raczej nic nie znajdziemy. Możemy sobie ewentualnie jeszcze skorzystać z workbencha. Zobaczyć, czy coś tutaj zrobimy. O, potem to jest. Dobra, co tutaj możemy sobie zrobić? Co tutaj mamy zrobione? To mamy zrobione. Stabilność, ale mamy tylko jeden poziom szybkiej strzelności, jak? Aha. Dobra. Bo na PC-cie było kilka chyba tych poziomów, jakby. Tutaj mamy jeden, okej.
Stabilność, odrzut, pojemność. To jest właśnie do celności, bo możemy sobie wziąć to w sumie. Ty to montujesz? A, przedłużenie. Taki trochę tłumik. Okej, dobra, zobaczmy, co tutaj coś sobie zrobimy, bo z tego też w miarę często korzystamy. Stabilność by się przydała, Luna teraz 6, a mam za małą. Pojemność też by się przydała. I szybkość przeładowania tutaj jeszcze mamy. Więc możemy sobie to wziąć bardziej. Bo to mi się może jeszcze trochę bardziej przydać. No i te same powiększone magazynek. No i zajebiście, dobra. A coś tu jeszcze zrobimy? Chyba nie. To już mamy, dobra. Dobra, nic tu więcej nie zrobimy. Co mieliśmy zrobić, to zrobiliśmy. Nic tu więcej się nie da. Co my tu jeszcze mamy? Notatka znowu. Colin. Po raz kolejny słyszałem, że Westlake Bank nigdy nie został przeszukany. Gdyby te plotki okazały się prawdziwe, moglibyśmy tam znaleźć masę zaopatrzenia jeszcze sprzed epidemii. Powinniśmy to sprawdzić. Jeśli znajdziemy tam odpowiednio dużo broni, będziemy mogli ją opchnąć w zamian za bezpieczny transport z tej dziury. Znam odpowiednich ludzi. Proszę cię, stary, nie mam jaj, żeby pójść tam bez ciebie. Aaron. Okej, czyli mamy jakby taki cynk. Mamy trochę cynk już. Gdzie to jest? Kurwa, znowu tam. Znowu tam. Uff. Dawno takiego nie widziałam. No, bo to jest na ten, na odczytanie, czy człowiek jest zarażony, czy nie. Fedra. To jest do odczytania, czy człowiek jest zarażony, czy nie. No, to jest chyba do odczytania temperatury ciepła ciała. Znaczy, temperatury ciepła ciała, tak. Temperatury ciała, po prostu. Dobra. Więc mamy jeszcze jeden cynk, że tam gdzieś w banku, w Westlake Bank, gdzieś tam może coś jeszcze być sprzed epidemii. I to jest, drodzy Państwo, na samym końcu. Na samym szarym końcu. Czyli trzeba będzie jeszcze chyba wjechać pod tą górkę. Jak to wygląda? Rety, spójrz na ten czołg. Gdzie to jest? Jeszcze dalej. No ja nie wiem, czy tam się dalej przebijemy w ogóle. No tak, średnio to widzę. Tutaj jest jakiś czołg. Jak ja mam się tam przebić? To jest dobre pytanie, jak ja mam się tam przebić? Chyba tędy najszybciej, bo tu się budynek zawalił. Więc najszybciej chyba będzie tą stroną jakby. Spójrz na ten szyld. Chyba znalazłyśmy bank. Westlake Bank, no. Jak uważasz? Oczywiście, kurwa, że tak. Tylko czy tędy się wejdzie, czy... Czy nie tędy droga? No chyba tutaj, ale... Zależonych na razie nie widać. Fajny widok. To znaczy... Możemy... Jest ciemno, a mi światło wali do pokoju. Fajnie. Pewnie stoi tak od lat. Dobra, teraz jest trochę lepiej. Bo przynajmniej coś widzę. Nie podoba mi się to. No nie tylko kurwa tobie, ale zapasy trzeba skądś wytrzasnąć chyba, nie? Więc chcąc, nie chcąc, trzeba tutaj jakby spróbować. Chcemy stąd spadać. Ty decyduj. A szlak. Wiedziałem, że to będzie masa zarażonych. Nie widzisz mnie, nie widzisz mnie, nie widzisz mnie, nie widzisz mnie. Dobra, okej. Okay. Teraz by się przydało tą kurwę zadźgać. No, przy drugim, ale chuj.
Dobra, trochę nie wyszło. Ale jest git. To wszyscy. Trochę nie wyszło, ale jest git. No, znalazłyśmy bank. Po co biega z tymi kamizelkami? Jest chujowo, ale stabilnie. Nie wyglądają na żołnierze. Ta. Sama nie wiem. Jest chujowo, ale stabilnie. Dobra. No właśnie, że zajebani. Co może tutaj też dobrze. Nie musiałem się z nimi aż tyle pierdolić. Dobra. Przeszukajmy tutaj wszystko. Wszystko co potrzebne to zabieramy. Tak się tutaj już nikomu na nic nie przyda. Więc to co ważniejsze to zabieramy. O, szmaty są. Dawaj te szmaty. Dobra. Okej. A coś tu jeszcze przydatnego w miarę? Tutaj kolejna szafeczka. Nic nie ma. Dobra. Okej. Dobra, lecimy sobie teraz tutaj. Co to jest? Safe deposit lockers. Dobra, czyli skrytki depozytowe. Po prostu. Do bomb. Tutaj coś w tych skrzynkach, cokolwiek, coś ten tego? Czy nie za bardzo? Chyba not really. Tutaj jest szyfr. Ten szyfr gdzieś tu musi być. Może tutaj w tych notatkach coś będzie? Skarbiec 602306. Zmiana warty X to 2 godziny w ciągu dnia, co 4 godziny w nocy. Zupełnie jak w filmie. Którym? Tym o surferach napadających na banki. A, tak. Uwielbiam go. Dom z papieru? Nie wiem, bo tam napadają na banki, ale nie wiem. Dom z papieru w ogóle nie oglądałem. Słyszałem tylko o nim. Jak dla mnie jest trochę przehypowany, bo wysyryw był dosłownie tylko jak wyszedłem w sezon, to był wysyryw. Był wszędzie na fejsie nasrany tym domem z papieru. Jakoś nie czułem ochoty, żeby go oglądać, bo był po prostu przehypowany. A co tu mamy jeszcze? A, to jest jakieś gówno. 602306, dobra. 602306. No dobra. 60 2003. Muszę pilnować, żeby nie przestrzelić. I 602306. I trzeba jeszcze tutaj cyk. Po sprawie. You got it. O, zardzewiałe. O, proszę. Ktoś się zamknął w tym sejfie. O, Szymczok. Szymczok. Dzięki, stary. Mamy Szymczoka. Pompka. Jak w CS-ie. Co my tutaj mamy? Jebać to, w ogóle miało mnie tu nie być. Jebany Neil mnie namówił. Przekonywał, że policja będzie zbyt zajęta ściganiem tych zarażonych, że to będzie łatwa akcja. Więc oczywiście musiały się pojawić te chore świry i wszystko od diabli wzięli. Odciągnąłem jednego od Kayla, prawie odgryzł mi rękę, a potem moi kumple mnie tu zamknęli. Ginę pewnie zaraz tu będą. Moi przyjaciele pójdą siedzieć ze mną. Niech napiszą w gazetach i powiedzą wszystkim w telewizji, że to Kyle Peters, Leon Travis i Neil Grant są jebanymi tchórzami. Okej. Okay. Czuję się zajebiście dziwnie. Płacę się jak ruda mysz. Tam gdzie mnie ugryzł. Tam gdzie mnie ugryzły. Rabi mam całe czerwonośne. Czerwonosine. Nie mogę się skupić. O kurwa, czy to wygląda właśnie tak? Czy zmieniam się w jednego z nich? Jebać to, jeśli mam umrzeć, to odjedę kurwa jak człowiek. Okej. Okay. Próbowali obrobić bank w dniu zero. Pewnie myśleli, że to dobry pomysł. No jest pełno hajsu. Tylko, że ten hajs jest teraz nic nie warty. I to jest smutne. No przecież kurwa, to jest... To są tony hajsu. Właśnie najgorsze jest to, że ten hajs to jest teraz gówno warty. I to jest w sumie najgorsze.
Dobra, chyba nic tutaj nie ma więcej do zabrania. Ja się tak szukam i patrzę, czy jakieś skrytki tutaj nie są właśnie do wyciągnięcia. Ale nic tutaj nie ma. Tu jest jeszcze jakaś notatka. Pierścień. Sig Parvis Magna. Jakiś relikt, relikwia. Zwrócę taki piękny atak skromny. The Ring. Trochę jak Władcy Pierścieni. Dobra, no chyba nic tutaj więcej nie ma. Jeszcze obejdę się wokół tego stołu, ale już chyba nic tutaj więcej nie znajdziemy. Kurwa, szkoda, że taka już nic nie warta. Bo ona jest, nadaje się tylko do spalenia teraz. Szkoda. No ja cóż. Dobra, czy coś tu jeszcze mamy? No niby jeszcze jest ten znak zapytania, ale... Co tu mogę jeszcze szukać? To ja tego nie mam pojęcia. Kurwa, nie stasz ty mnie. Nie stasz mnie, kobieto. Orzesz ty, kurwo. Skąd wyście się tutaj najebali? Skąd wyście się tutaj teraz najebali? Dobrze, zajebałem was wszystkich. What the fuck? To chyba już wszystko. Dlatego taka muzyka zaczęła grać. Zdziwiłem, że skąd kurwa taka muzyka tutaj? No to zarażeni tu jeszcze byli. Skurwysynki. Dobra, czyli mamy tutaj rzeczy wszystko. Zobaczmy jeszcze na mapę. Tak, raczej wszystko tu mamy. Znaczy tutaj mamy wszystko i teraz jak stąd wypierdalać? Jak ja mogę teraz stąd wypierdalać? Bo muszę wyjść tam tą samą drogą, którą bym tutaj wszedł. Znaczy tak, bo mamy aż podest do tego. Hej, gdybyś żyła w starym świecie, co kupiłabyś za te forsy? Wszystko. Może dużą farmę? Wiesz, teraz też możesz mieć farmę. Dobra, a co ty byś kupiła? Wszystko. Prom kosmiczny? Cały świat. Racja. Masz fazę na astronautów. Ej, to fajniejsze niż farma. Ale farma jest bardziej praktyczna. Dobra. To było popaprane. Tam jeszcze musimy. Strzelbę, więc nie było źle. Dobra, wracajmy do bramy jebać Fedrę. Nie, jeszcze nie. Not yet. Jeszcze tutaj. Barkos. Ej, nie taki napis był na tym kluczu? No był taki. Aż zapomniałem o tym kluczu. Ale jak się tam teraz wpierdolić? Jakimiś bocznymi drogami pewnie. Delivers. Czyli co, czyli tutaj. Zobaczmy, co my tu mamy. Na razie nie widać, ale wolę być ostrożny. Co to kurwa jest? Melina. Miejscówka WLF. Melina jakaś teraz. O proszę, mają nas za owce, ob nasz kły. Propaganda WLF. Przypominają mi się świetliki w Bostonie. W Nowym Meksyku mieliśmy kruki. Nazywali się obrońcami konstytucji. Co to za typy? Byli żołnierze Fedry, którzy uznali, że za dużo tam zasad. Zbierali haracze, uprawiali poligamię. Świetni goście. Poligamię. Rany. Ta. Dobra, że muszę troszeczkę złożyć tego. Gdyby nam się na cokolwiek przydało, to sobie to weźmy. Tu mamy jeszcze sprzęt. Tutaj mamy jeszcze to.
Weźmy wszystko po prostu, co możemy. Co to? To plany ataku na konwój Fedry. To miejsce wygląda staro. No, od lat tu nikogo nie było. No trochę pewnie tutaj już jest. Wait, nie to. Tak. No, otwieraj to. Kurwa, znowu mi się najebały te znaczniki, ja pierdolę. Dosłownie teraz wszystko wchodzi tutaj w tryb takiej eksploracji otwartego świata. Dosłownie wszystko. O! Do kabury. To je do kabury. Duchowi by się spodobało. No proszę bardzo. A komu? Zanim trafiłam do Jackson, miałam dwa zdziczałe koty. Ale chyba nie chciały jechać z nami, więc czasem tęsknię za tymi sierściuchami. Masz jakieś zwierzaki? Nie. Nie, nigdy nie miałam. Miałaś Joela. Skończymy, znajdziemy jakieś stworzonko, żeby się nim zaopiekować. Dobra, stoi. Leży jeszcze jakie zwierzę. Koty są czasami skurwysyńskie. Psy są zajebiste. Psy zawsze się wychowa tak jak się chce. Czekajcie, coś tu jeszcze jest, czy to jest już skreślone? No jeszcze niby coś tu jest, kurwa. Tylko co i gdzie? No alkohol, alkohol to się teraz tutaj nie wezmę. Tutaj butelki, tutaj już nic praktycznie nie ma, tutaj też. Gdzie tu jeszcze coś może być? Tutaj? Przecież patrzyłem tutaj przed chwilą, jest tutaj za bardzo nie było. Może tutaj coś, kurwa? No nie. Dobra, chyba po prostu to jest tak, że dopiero jak będziemy stąd wychodzić, to wszystko zamkniemy jakby. No, nic tutaj więcej nie widzę, żeby coś tutaj jeszcze było. Tak więc uznajmy, że jak wyjdziemy stąd, po prostu Eli to skreśli, bo i tak to nic wszystko. Nie ma. No właśnie. Tak jest, dobra. I teraz tak, no tutaj nam się jeszcze najebało jeden znacznik, tutaj nam się najebało jeszcze drugi znacznik. Kurwa, żeby nie było tak, że po tej mapie będę popierdalać ze znacznikami teraz. Bo ja już tyle czasu nie mam jakby, ja nie chcę mieć 5 odcinków z eksploracji jednej mapy. Bo to jest troszeczkę nudne i bez sensu. Gdzie nam koń spierdolił? Gdzie jest gwiazda? Tu jest gwiazda. Płotka, chodź tu. No zawsze na wszystkie konie mówię płotka. Hej, nie denerwujesz się? Czym? Tym, czego dowiedziałyśmy się o WLF. Są o wiele bardziej zorganizowani niż myślałam. Tak dla mnie to nic nie zmienia. Dobra, tutaj trzeba jechać jeszcze jedną ulicę tu. Właśnie. I potem tutaj, dobra. Wiem. W porządku. Powinnyśmy wracać. O, sarenki. Zanim zapadnie zmrok. Co? Zobaczmy, czy znajdziemy w ogóle w Sarawenie. Dobra, i teraz tutaj w lewo. I chyba gdzieś tutaj. I guess. To jest coś gdzieś tutaj. Chyba tutaj o to chodzi. Gate. A ty dokąd? Coś tam jest. Użyj kod do bramy. Dobra, czyli trzeba teraz tak. Plan napadu na tatka do skrytki łowców. Nie, to nie jest to. Szkic, listy, protokoły awaryjne, Fedra. List z przycisku poziomu, krótko zapatrzenie kierowców WLF. Klucze, mapa, grafik. Kody do bramy z punktami kontrolnymi to West 20451. To będzie miało aż teraz? No. 04 51. Zabieramy tę benzynę do bramy jebać Fedrę? Co? Uuu, z podomaców. Owocne poszukiwanie. Karta do szumczoka. Flo. Okej.
To mamy to, ale tutaj chyba już nic sobie nie możemy stworzyć, bo mamy wszystko na maksa, dobra. Ale chyba możemy sobie coś ulepszyć tutaj. Zdrowie możemy sobie zrobić. I tutaj potrzebujemy 40. A mamy tutaj 100 do prędkości ruchu, więc to nam się przyda akurat. A dobra, i teraz co my tutaj jeszcze mamy? Pokaż tą apeli. Już, no teraz autostrada. Cały czas tą drogą będziemy musieli po prostu lecieć. Czyli cały czas teraz po prostu musimy tą drogą lecieć. Dobra, lecimy. Bo czas nam się delikatnie kurczy już. Ja też nie chcę mieć znowu 50 minut. Ta. To jest gdzieś tutaj. To jest chyba to. Przydałoby się tam zjechać teraz. No sobie do końca nie zaskoczę z takiego czegoś. Płotka, ty nie jesteś płotka. Dobra. Let's see. O, strzelane widać. Dosyć mocno. Wow. Okej. Tamten był oficerem. Pojechali ciężarówką z żarciem? Nie. Może chcieli się ukryć. No to nie wyszło. Tak, no to wygląda. Okej, okay, co my tutaj możemy znaleźć? Notatki jakieś? Wszystko gotowe, będziemy czekać. Gdy przechwycimy konwojowca Fedry i weźmiemy zakładników, opuść stanowisko i dołącz do nas. Wiem, że wielokrotnie dla nas ryzykowałeś i żyjesz w strachu. Twoja lojalność zostanie doceniona. Izak. Coś tam było chyba z drugiej strony, ale jebać to. Nie mam czasu, żeby czytać teraz full notatek. Coś to jeszcze? No bo tak trochę mało, no. Tylko części to były. To ty już sobie tyle? Aha. Fajnie. No dobra, czyli więcej już chyba raczej nic nie dostaniemy, żadnych wytycznych. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo już tutaj raczej nic nie ma ciekawego do zwiedzania. Więc teraz możemy już się udać powoli pod bramę Fedry. Znaczy WLF. I zobaczyć, co oni tam będą mieli dla nas. I teraz musimy się cofnąć tak, jak żeśmy przyjechali. I trzeba się cofnąć tutaj. Teraz tutaj musimy się przejechać tędy. Trochę to dziwnie teraz wygląda. Takie wszystko pozarastane, tak totalnie dziwnie to wygląda. Uff, to była ciekawa przygoda. Jeszcze nikogo nie znalazłyśmy. Ej, jeszcze. To duże miasto. Dopiero zaczęłyśmy szukać. Tak, wiem. Miałam nadzieję, że na kogoś padniemy. Dobra, dawaj tutaj do tego generatora. Bierzemy paliwo. I dobra. No dobra. Tylko nie pomijaj kopli. No i pominałaś kople. W porządku. Tylko by to tankować nie umiesz. Wprowadź kod. Dzień honory. Ej, stare agregaty są dość kapryśne. Może trochę zająć, zanim... O! Mówiłaś coś? Nic! Dobra, jaki tam był w ogóle teraz kod? Czekajcie, bo muszę teraz znaleźć kody. Kody do bramy. Czekajcie, to jest jaka brama? Pewnie to pierwsza, main gate? Nie. East chyba, 5345. Jest chyba ta East, no. 5345. 5 3 4 5 Got it. Jakoś nikt nas nie widać. Albo jeszcze czekają. Spokojnie, poczekaj chwilę. Zaraz nas będą widać aż za głośno. Szukajmy wejścia. Dobra ludzie,
Tutaj zakończymy, wejścia sobie poszukamy na samym odcinku. Jeśli wam się ten spodobał, zostawcie coś po sobie oczywiście, jak zawsze. I widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku. Tak więc trzymajcie się, następnego i pa pa!